Zapraszam na wiadomości ze świata kultury, czyli korespondencję z Warszawy, przygotowaną przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Włochy wystawiły już swojego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jest nim autobiograficzny dramat Paolo Sorrentino zatytułowany The Hand of God. To była ręka Boga. Nagrodzony Oscarem oraz statuetką Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej za Wielkie Piękno, scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino w swoim najnowszym filmie podąża śladami Fabietto, nastolatka z Włoch, którego życie nagle przewraca się do góry nogami. Najpierw z powodu przybycia piłkarskiej legendy Diego Maradony, a następnie przez szokujący wypadek, z którego Maradona przypadkiem ratuje Fabietto, wpływając na jego przyszłość. Sorrentino wraca tym filmem do rodzinnego miasta, aby opowiedzieć swoją najbardziej osobistą historię. Opowiedzieć o losie i rodzinie, sporcie i kinie, miłości oraz stracie. Przypomnę, że reżyser jest autorem m.in. takich obrazów jak Boski, za który otrzymał nagrodę jury na festiwalu w Cannes, serialu telewizyjnego Młody Papież oraz kontynuację serii o współczesnym papiestwie Nowy Papież z Judem Law i Johnem Malkowiczem w rolach głównych. W poprzednią niedzielę straciliśmy kolejnego popularnego aktora i satyryka Andrzeja Zaorskiego, któremu słuchacze i widzowie zawdzięczają m.in. audycję radiową 60 minut na godzinę i program telewizyjny Polskie Zoo. Był swojego czasu jednym z najdowcipniejszych ludzi w Polsce, współtwórcą wielu słuchowisk i programów telewizyjnych. Debiutował w 1965 roku w Warszawskim Teatrze Współczesnym. Występował w Teatrze Ateneum, Narodowym, Powszechnym i Teatrze Kwadrat. Grał też w spektaklach teatru telewizji. Występował w kabaretach Ulopka, Pod Egidą oraz Tu 60. W latach 70. uczestniczył w produkcjach cyklicznych programów telewizyjnych, m.in. Galux Show, Studio Gamma oraz wielu produkcjach radiowych. Dialogi z cyklu Paramount Pictures, czyli Kulisy Srebrnego Ekranu, które Andrzej Zaorski prowadził razem z Marianem Kociniakiem w audycji 60 minut na godzinę, to radiowe perełki, które do dziś żyją w pamięci słuchaczy. W latach 1991-93 wraz z Marcinem Wolskim i Jerzym Kryszakiem współtworzył niezwykle popularny cykl Polskie Zoo, jeden z najsłynniejszych programów w dziejach telewizji polskiej. Na swoim koncie miał też kilkanaście ról filmowych. W 2012 roku za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Najpiękniejsze arie wokalne z oper Moniuszki, Czajkowskiego, Verdiego oraz innych wybitnych kompozytorów w mistrzowskiej interpretacji Piotra Beczały. To zawartość wyjątkowego wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia, które ukazało się właśnie na rynku. Rok temu kapituła Nagrody Mediów Publicznych uhonorowała Piotra Beczałę. Artystę uznanego w 2018 roku za najwybitniejszego tenora na świecie doceniono przede wszystkim za nieustającą promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. Podwójny album zatytułowany Arie to powrót do nagrań, które miały miejsce w studiu koncertowym Polskiego Radia w 2009 i 2011 roku. Piotrowi Beczale towarzyszyła orkiestra radiowa prowadzona przez Łukasza Borowicza. Na pierwszym z dwóch krążków zatytułowanym Arie Słowiańskie znajdują się fragmenty oper Moniuszki, Areńskiego, Borodina, Czajkowskiego, Dworzaka, Nowowiejskiego, Rachmaninowa, Rymskiego-Korsakowa, Smetany i Żeleńskiego. Druga płyta zawiera przebojowe arie z takich dzieł Giuseppe Verdiego jak m.in. Aida, Don Carlos, La Traviata, Macbeth, Nieszpory Sycylijskie czy Rigoletto. Razem aż 2,5 godziny znakomitej klasyki operowej w mistrzowskim wykonaniu światowej sławy polskiego tenora. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w atmosferze bel canta, a to za sprawą najnowszej premiery warszawskiego teatru Komedia,
sztuki zatytułowanej O Sole Mio, czyli Nikt tak nie kocha jak tenor. O Sole Mio to uroczo zwariowana farsa w klasycznym stylu autorstwa mistrza tego gatunku, amerykańskiego komediopisarza Kena Ludwiga. Akcja sztuki rozgrywa się w przedwojennym Paryżu. Na stadionie olimpijskim trwają przygotowania do wielkiego wydarzenia – koncertu trzech tenorów. Jak na prawdziwą farsę przystało, oglądamy przezabawną karuzelę pomyłek i nieoczekiwanych quiproquo. Galerię niezwykle zabawnych postaci i nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności. Szalone tempo i salwy śmiechu w rytm największych hitów operowych. Do tego imponująca scenografia i parada stylowych kostiumów Paryża lat 30. W sztuce występują znani i lubiani aktorzy: Weronika Książkiewicz, Małgorzata Sadowska, Marta Wierzbicka, Jan Jankowski oraz Tomasz Dudkiewicz, który całość reżyserował. Kontynuując komediową konwencję sztuki, spodziewamy się oczywiście, że w spektaklu nie zabraknie pierwszorzędnych śpiewaków, czyli takich, których słychać wyłącznie w pierwszym rzędzie. I tą optymistyczną informacją żegnam się z Państwem, mając tradycyjnie nadzieję na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia!